Witam. Dzisiaj chciałem Wam pokazać mleczaja, który się nazywa mleczaj paskudnik. Jest grzybem niejadalnym, ale to jak z tymi mleczajami bywa, więc część, odpowiednia obróbka tych mleczajów po prostu pozwoli na zjedzenie tych grzybów. Ten jest o piekącym smaku, tak samo wydziela białe mleczko. Tutaj może mi się uda pokazać, akurat pada, ale zobaczcie, to mleczko widać białe. Naciąłem tego grzybka, żeby mu to pokazać. On jest w takim ciemnozielonym, brudnym kolorze. Pokażę. On może być bardziej zielonkawy, bardziej albo taki oliwkowo-zielonkawy, nawet do brązowego. Zawsze są takie, wyglądają jak stare te mleczaje. Tutaj Wam pokażę, o, też fajnie widać to mleczko, które się wydziela z niego. Blaszki takie o żółtawym zabarwieniu, po uszkodzeniu czarnieją. Tutaj widzicie w miejscach jakichś tam zagnieceń, uszkodzeń ciemniały. Trzon też jest taki ciemny, zielonkawy, zielonkawo-brudny, taki kolor bym to nazwał. I jest grzybem niejadalnym. Tak wygląda ten mleczaj paskudnik. Ale mówię, odpowiednia obróbka pozwala na te wszystkie mleczaje, które są o ostrym smaku, na spożycie tego mleczaja. Tak to wygląda. Będę kończył, bo akurat pada, nie chcę zalać telefonu. Pozdrawiam.